Platini i Blatter staną przed sądem. Chodzi o oszustwa. Joseph Sepp Blatter i Michel Platini oskarżeni przez prokuraturę o oszustwo. Byli działacze Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej FIFA. Jej szef Sepp Blatter oraz Francuz Michel Platini zostali oskarżeni przez szwajcarską prokuraturę federalną o oszustwa i inne przestępstwa finansowe. Chodzi o nienależne wypłacenie 2 milionów franków szwajcarskich w 2011 roku ówczesnemu szefowi UEFA Platiniemu. Obaj działacze utrzymują, że było to wynagrodzenie za pracę, którą Francuz wykonał na rzecz Światowej Federacji, a umowa była ustna. 85-letni Blatter i 65-letni Platini staną teraz przed sądem federalnym w Bellinzonie. Ta płatność pomniejszyła aktywa FIFA i bezprawnie wzbogaciła Platiniego, napisała w oficjalnym oświadczeniu prokuratura federalna. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom z kwietnia 2020 roku prokuratura, po ponownej analizie materiału dowodowego, nie zdecydowała się na umorzenie w tej sprawie postępowania. Umorzone zostało natomiast postępowanie prowadzone w stosunku do Blattera dotyczące sprzedania znacznie poniżej ceny rynkowej praw do transmisji Mistrzostw Świata Związkowi Piłkarskiemu Karaibów. Blatter szefem FIFA był od 1998 do 2015 roku. Odszedł w niesławie w wyniku afery korupcyjnej w piłkarskiej centrali. W grudniu 2015 roku dostał od Komisji Etyki FIFA 8-letni zakaz działalności w futbolu, który potem skrócony został do 6 lat.